Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie w magazynie Zza Kółka. Szanowni Państwo, przed nami długi weekend majowy, choć pewnie dla niektórych już on się zaczął i jakieś utrudnienia w związku z tym pewnie będą w naszym mieście. O tych właśnie utrudnieniach, o tym jak się poruszać, na co zwracać uwagę, porozmawiam z naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Suwalskiej Policji. Zapraszam Państwa serdecznie na rozmowę. Dzień dobry Panie Naczelniku. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa serdecznie. Panie Naczelniku, 13 kwietnia otworzona została obwodnica Suwałk. Jak policja ocenia stan ruchu drogowego właśnie w mieście po otwarciu tej obwodnicy? Jeżeli chodzi o ruch na terenie miasta, odbywa w tej chwili się na bieżąco, nie ma żadnych poważniejszych utrudnień. Te pojazdy ciężarowe, które poruszały się po tej drodze krajowej numer 8 prowadzącą przez miasto, no widać zresztą naocznie, że zjechały na obwodnicę, która została niedawno otwarta. Dlatego mówię, jest bardzo fajnie, spokojnie, nie ma powiedzmy większych zdarzeń drogowych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Czy w związku z tym, że właśnie nie ma tych pojazdów ciężarowych, czy kierowcy samochodów osobowych za bardzo nie pozwalają sobie na przekraczanie prędkości? No powiem tak, no jeżeli chodzi o prędkość, no na pewno ta prędkość myślę, że zwiększyła się dla niektórych kierujących, bo wiadomo jest i prawy, lewy pas wolny, jak to się mówi, nie ma tych pojazdów ciężarowych, nie blokują powiedzmy tego jednego pasa. No przyciskają tę nogę do gazu, no czasami bywają takie przypadki, gdzie dokonujemy pomiarów prędkości i faktycznie kierujący przekraczają tę prędkość. Był też również przypadek tutaj na ulicy Pułaskiego niedawno, gdzie kierujący przekroczył prędkość o 50 km na godzinę, zostały zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami. No trzeba wiadomo zachować tę ostrożność, patrzeć na ten licznik, no nie szarżować na terenie miasta. No jeszcze oczywiście trafiają się samochody, które myślę, że powinny jechać obwodnicą, mimo tego, że jadą przez miasto, pewnie GPS prowadzi albo na pamięć ktoś jedzie, ale pewnie poprawa jest no znacząca, jest ciszej, jest bezpieczniej. Pojazdy ciężarowe ogólnie mogą jechać przez miasto, z tym, że wiadomo jest ta droga dla tych pojazdów ciężarowych również trochę dłuższa, wiadomo są sygnalizacje świetlne, pojazdy muszą zatrzymywać się, a na ogół tak jak widzimy większość tych pojazdów, nawet no 90 parę procent tych pojazdów porusza się obwodnicą. Mają takie przypadki, gdzie kierowca powiedzmy no, zabłądzi, jak to się mówi, GPS poprowadzi przez miasto, no i wtedy taki pojazd porusza się. No, nie mówię tutaj o ruchu lokalnym, bo pojazdy ciężarowe ruchu lokalnego no, widoczne są na mieście. Bo też właśnie trzeba przypomnieć naszym widzom, że mimo, że obwodnica jest otwarta, jako takiego zakazu ruchu pojazdów ciężarowych nie ma wprowadzonego i nie przewiduje się wprowadzić takiego zakazu właśnie. Na obecną chwilę nie ma takiego zakazu. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Tak jest. Panie Naczelniku, jutro 1 maj, zaczyna się też długi weekend majowy. Dla niektórych z nas ten weekend już się zaczął od poniedziałku. Wystarczyło 2 dni urlopu wcześniej wziąć i mamy tydzień wolnego. Jakie działania policja drogowa planuje przeprowadzić przez ten długi weekend? Tak, od 1 maja do 5 maja jest to czas jakoby działań naszych tutaj policyjnych, chodzi o działania bezpieczny weekend majowy. Jest to czas związany ze wzmożoną liczbą kierujących, którzy podróżują po tych naszych drogach powiatu suwalskiego. Przewidujemy tutaj, jeżeli chodzi o działania związane z ruchem drogowym, działania dokonywane kaskadowych pomiarów prędkości, działania dokonywania pomiarów trzeźwości kierujących, stanu technicznego pojazdu, jak również będziemy reagować na wykroczenia związane z ruchem pojazdów kierujących, którzy popełniają wykroczenia przeciwko pieszym, jak również osób pieszych, które nie stosują się powiedzmy do przepisów ruchu drogowego. 3 maja będziemy obchodzić Święto Konstytucji.
Duże uroczystości szykują się w naszym mieście. Proszę nam powiedzieć, jakie będą również no, w związku z tym utrudnienia. Tak, 3 maja, czyli będą prowadzone obchody Święta Narodowego u nas w Suwałkach na placu Józefa Piłsudskiego, jak również na Parku Konstytucji 3, również w Parku Konstytucji 3 maja. Będą tu służby mundurowe, będą również uczestniczyć tutaj władze miasta w tych obchodach, jak również przedstawiciele władz państwowych. Zapraszamy również tu wszystkich ludzi, którzy mieliby ochotę przyjść do nas, przyjść tutaj na tę uroczystość, zobaczyć tą całą defiladę tych pojazdów, które będą tutaj przejeżdżały przez teren miasta, bo będą tutaj pojazdy służb mundurowe, tak jak wcześniej powiedziałem, policji, straży pożarnej, straży granicznej, straży więziennej, wszystkich służb, które tutaj powiedzmy mamy tutaj na terenie miasta. Zacznie się ta defilada od ulicy Hammerschmidta, ulicą Piłsudskiego w kierunku ulicy Kościuszki, z ulicy Kościuszki ulicę Dwernickiego, Utrata Podchorskiego, z Podchorskiego ulicę Jana Pawła Świerkową i z ulicy Świerkowej przejdzie pod poliklinikę tutaj na ulicy Świerkowej. Przy komendzie będzie akurat cała ta uroczystość odbywała się u nas. To będzie cała defilada, prawda? Przemarsz tych wszystkich służb, również osób, także w związku z tym będą te utrudnienia przy przejeździe przez miasto. Jako policja będziemy starać się, aby to wszystko przebiegało płynnie, jeżeli chodzi o kierujących oraz osoby piesze, które będą uczestniczyły tutaj w tej defiladzie. Będziemy mieli wystawione na wszystkich skrzyżowaniach patrole policji, ruchu drogowego. Będziemy nadzorować tutaj, jeżeli chodzi o ruch pieszych, ruch pojazdów. Panie naczelniku, tak na koniec wrócę jeszcze do tego weekendu majowego długiego, który sprzyja właśnie spotkaniom z rodziną, z przyjaciółmi przy grillu, przy ognisku. No jak to przy spotkaniach właśnie takich pojawia się piwo, pojawia się mocniejszy alkohol i czasami zdarza, może się komuś wsiąść właśnie na drugi dzień, czy nawet nie daj Boże tego samego dnia za kółko. Proszę przypomnieć naszym widzom, jakie konsekwencje się wiążą z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu. Jeżeli chodzi o kierowanie pojazdem kierowcy, który jest w stanie po użyciu alkoholu, czy jest to stężenie alkoholu we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila. Jak wspomniałem, jest to wykroczenie. Jest to zagrożone karą do 30 dni aresztu oraz karą grzywny od 50 do 5 tysięcy złotych. No wiadomo, wiąże się też również z zatrzymaniem uprawnień. Jeżeli chodzi o wyższą ilość alkoholu, czyli od 0,5 promila wydychane, stężenie we krwi, jest to przestępstwo i za to przestępstwo zgodnie z artykułem 178a kodeksu karnego jest przewidywana kara od 5 tysięcy złotych zwyż. Kierujący może trafić za kratki od 3 miesięcy do 5 lat. Także to już nie są żarty. Przypomnijmy, że przepisy zostały zaostrzone w 2017 roku, o którym też pamiętam, rozmawialiśmy o tych przepisach wcześniej. Tak jest, przepisy zostały zaostrzone w związku tutaj z kierowaniem, z prowadzeniem pojazdów w stanie po użyciu lub nietrzeźwości. Zmniejszyła się diametralnie ta ilość kierujących, którzy są zatrzymywani. Panie naczelniku, dla pana wydziału również ten weekend będzie pracowity, ale życzę panu, żeby tej pracy było jak najmniej interwencji, żeby ten weekend bezpiecznie przebiegł. Dla pana i dla pana podwładnych, jak i dla nas kierujących. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu również serdecznie. Tak jak państwo słyszeli, utrudnienia w mieście będą. Służby starają się, aby te utrudnienia jak najmniej nam dokuczały. Życzę państwu przyjemnego wypoczynku. Zapowiada się chyba dość słoneczna pogoda, dlatego też spędźmy go na powietrzu, wypocznijmy, aby z poniedziałku wystartować z nowymi siłami. Dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia we wtorek.